Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się dr Joanna Jurka i z wykształcenia jestem architektem, nadzornikiem przemysłowym. I takim tematem moim zawodowym, głównym, odkąd zajęłam się pracą doktorską i pracą naukową, jest poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni i rola naszych zmysłów w tym całym przedsięwzięciu, czyli to jak się czujemy, jak działamy, jak odbieramy rzeczywistość. I temu będą poświęcone dwa mini wykłady, na które zaprosiła mnie dla Państwa Galeria Wozownia w Toruniu. Więc już udostępniam ekran i opowiadam Państwu najpierw o roli naszych zmysłów w poznawaniu świata, a potem o roli zmysłów w projektowaniu. Szanowni Państwo, człowiek jako istota wielozmysłowa. A już od czasów Arystotelesa uważa się, że człowiek ma 5 zmysłów. Jest to zmysł dotyku, słuchu, węchu, smaku i wzroku. Ja tą kolejność odwróciłam, ponieważ jestem głęboko przekonana do tego, że ten tradycyjny podział na 5 zmysłów jest niemiarodajny. Oczywiście według Arystotelesa najważniejszym ludzkim zmysłem był wzrok, następnie był słuch, potem był dotyk, a na końcu był węch i smak uznawany za zmysły zwierzęce. Ja myślę, że jest odrobinę inaczej i w trakcie tego wykładu zrobię wszystko, żeby Państwu udowodnić, czy rzeczywiście tak jest. To zaczynajmy. Dotyk. Moim zdaniem jest to najbardziej niedoceniony ludzki zmysł. Jest to jedyny zmysł, bez którego nie bylibyśmy w stanie funkcjonować. To znaczy, że gdybyście Państwo urodzili bez zmysłu dotyku, to by Państwa nie było. To jest zmysł odpowiadający za całe nasze funkcjonowanie. Za jego działaniem stoi największy ludzki organ, czyli nasza skóra. Skóra potrafi ważyć do 25% naszego ciała. I na dotyk składa się kilka zmysłów. To nie jest tylko czucie, to jest też na przykład odczuwanie bólu czy temperatury. I jest to zmysł niezwykle złożony, rozsiany od czubka głowy do małego palca u stóp. Bardzo pięknie opisał to Władimir Nabokow w Lolicie. Czy to nie dziwne, że zmysł dotyku, tak nieskończenie mniej ceniony przez ludzi od wzroku, staje się w krytycznych momentach naszym głównym, jeżeli nie jedynym, kluczem do rzeczywistości? I rzeczywiście jest tak, że cokolwiek by się działo w Państwa życiu, zawsze ten dotyk będzie taką pierwszą linią odbioru tego, jak ten świat wokół Państwa wygląda. Myśmy w ogóle dotyk, pieszczoty, bliskość odziedziczyli po naszych zwierzęcych przodkach. Małpy człekokształtne się iskają, czyli pielęgnują sierść. Bardzo wiele zwierząt podaje sobie jedzenie z pyska do pyska, co jest takim pierwowzorem pocałunków. I ta bliskość wśród zwierząt jest czymś tak naprawdę dość oczywistym, szczególnie wśród ssaków. No i jest to niezwykle ciekawe, dlatego, bo oczywiście u człowieka dotyk może mieć skrajnie różny wpływ na naszą psychikę, może mieć wpływ pozytywny i negatywny, i to jest bardzo cienka linia między tym, co jest dla nas przyjemne, a tym, co jest dla nas traumatyzujące. I o tym zawsze należy pamiętać. Należy też pamiętać, że dotyk jest zmysłem, który kształtuje się w okresie płodowym. Tak naprawdę w 14 tygodniu ciąży już jesteśmy w stanie odczuwać bodźce taktylne, to znaczy te, które dzieją się w kierunku do nas, a nie te, które my nadajemy, czyli jesteśmy w stanie odbierać to, że na przykład pływamy w brzuchu mamy. I w momencie narodzin jest to najbardziej rozwinięty ludzki zmysł, pierwszy, za pomocą którego rozpoznajemy świat, i to, że maluchy wsadzają sobie stopy do paszczy albo wsadzają sobie łapki do buzi, to jest zupełnie normalne, dlatego, bo otwór gębowy jest też niezwykle czuły i ma bardzo dużo receptorów dotykowych, co powoduje, że buzia jest takim pierwszym, właściwie najbardziej rozwiniętym organem, częścią ludzkiego ciała, za pomocą którego można badać kształty i też budować własny schemat własnego ciała. Więc jest to nieprawdopodobnie ważny zmysł, o którym bardzo często w dobie okulocentryzmu, czyli tego nastawienia na zmysł wzroku, zapominamy, a to jednak
za jego, to dzięki niemu rozpoznajemy to, co się wokół nas na początku życia dzieje, rozpoznajemy ciepło skóry rodziców, rozpoznajemy łóżeczko, rozpoznajemy pierwsze, te najbardziej, najbliższe nam otoczenie w momencie narodzin. I też trzeba pamiętać o tym, że oko wykształca się najintensywniej przez pierwsze pół roku życia, ale w pełni sprawny jest dopiero w okolicach drugiego roku życia, co powoduje, że ten dotyk naprawdę w okresie tym wczesnodziecięcym, niemowlęcym jest niezwykle istotny. Słuch. To też jest taki zmysł, który w tych czasach online, pandemii jest niezwykle ważny, no bo poza tym, że Państwo mnie widzą, to Państwo też mnie słyszą. I słuch strukturyzuje i artykułuje doświadczenia i rozumienie przestrzeni, tworzy poczucie łączności i solidarności, cytując Palazmę. I oczywiście odpowiada za odbieranie bodźców głosowych, dźwiękowych, przepraszam. A narząd odpowiedzialny za słyszenie to są przede wszystkim uszy. I mogłoby się wydawać, że bardzo wiele zwierząt słyszy od nas lepiej, mają bardzo duże małżowiny, którymi potrafią sterować i je obracać w kierunku dźwięku. I rzeczywiście, jak Państwo na przykład pójdą do lasu i przyłożą ręce za uszy, to usłyszą Państwo zdecydowanie więcej. I bardzo często się mówi o tym, że nasze uszy się nie obracają, więc słyszymy mniej, a prawda jest taka, że nasze wnętrze ucha obraca się do źródła dźwięku w naszej głowie, więc to nie jest tak, że jeżeli małżowiny się nie ruszają, to wewnątrz głowy się nic nie dzieje. Wszystkie nasze organy są niezwykle mobilne, co powoduje, że nawet jeżeli nie widać, to to ucho za dźwiękiem się obraca i tutaj bardzo pięknie Państwu polecam taką książkę Dotknij, poczuj, zobacz, o której powiem więcej na końcu, bo tam o tych wszystkich zmysłach jest dużo, ale też szczególnie o dźwięku. Jakby się Państwo zastanowili nad tym, czy woleliby Państwo nie widzieć, czy nie słyszeć, to jestem przekonana, że większość z Państwa by powiedziała, że woli nie słyszeć. I tu jest podstawowy błąd, bo nam się wydaje, że tym podstawowym zmysłem odbioru rzeczywistości jest wzrok, a tak naprawdę ludzie niesłyszący radzą sobie społecznie dużo gorzej niż ludzie niewidzący. Dlatego, bo narzędziem komunikacji, wymiany informacji jest język, a co za tym idzie dźwięk. I to wycofanie z dźwięku, z nośnika kultury powoduje, że ludzie się bardzo szybko zapadają w sobie i to możemy obserwować na podstawie seniorów. Jeżeli senior nie ma w odpowiednim wieku dobranego aparatu dźwiękowego, to on się po prostu wycofa, zamknie w sobie, będzie bardzo trudno się z nim komunikować, bo podczas rodzinnego obiadu on w tej rozmowie po prostu nie będzie mógł uczestniczyć. Za to ludzie niewidzący bardzo szybko uczą się umiejętności posługiwania się przestrzenią. Już wiemy, że ludzie mogą echolokować, co pozwala im widzieć dźwiękiem i o tym powiem za chwilkę również. I ten słuch przestaje być, znaczy ten słuch okazuje się dużo ważniejszy niż zmysł wzroku. Do tego wszystkiego trzeba pamiętać, że my bardzo mocno dysocjujemy w tej chwili zmysł słuchu od innych zmysłów. Jeżeli na przykład jadą Państwo na rowerze i mają Państwo słuchawki albo na hulajnogach, co bardzo robi młodsze pokolenie, bardzo często robi młodsze pokolenie, to jest to bardzo niebezpieczne, dlatego, bo na przykład wzrok widzi już zagrożenie, ale słuch, szczególnie wygłuszony w słuchawkach, nie słyszy klaksonu, nie słyszy hamującego samochodu, nie słyszy wołania i ten czas na reakcję się znacząco wydłuża, bo spektrum bodźców odbierane przez nas umysł jest nierównoznaczne, w sensie nie te informacje są sprzeczne i może dochodzić do tragedii. Dlatego trzeba bardzo dokładnie uważać, kiedy i gdzie od świata zewnętrznego się dysocjujemy dźwiękowo. To prawda, że żyjemy w świecie niezwykle zanieczyszczonym dźwiękiem i nasze miasta i nasze przestrzenie są bardzo głośne, ale to uciekanie, zamykanie się w dźwięku, szczególnie podczas przemieszczania się w aglomeracjach, może być niezwykle zagrażające. Trzeci w hierarchii moich zmysłów jest to zmysł węchu, jeden z moich ulubionych, chyba
tak, drugi po dotyku. Węch jest takim najpiękniejszym, naturalnym teleporterem, który mamy. Nie umiemy się jeszcze przenosić w przestrzeni fizycznie, ale istnieją działania zmysłowe, które powodują, że jesteśmy w stanie się przenosić w czasie i to właśnie są zapachy. I jestem przekonana, że jeżeli Państwo gdzieś wejdą i poczują smak na przykład świeżo wyjmowanej z piekarnika szarlotki, to mogą się Państwo poczuć tak, jakby przenieśli się do kuchni dziadków kilkadziesiąt lat wcześniej i babcia wyjmowała świeży jabłecznik. I to potrafią robić zapachy i znów zacytuję Palasmę. Konkretny zapach powoduje, że nieświadomie wchodzimy w przestrzeń całkowicie już zapomnianą przez pamięć siatkówkową. Noc żabudzą zapomniany obraz i zaczynamy marzyć. I to jest niezwykle prawdziwe. Czasem zdarza się ktoś, że wejdziemy po kimś do windy, tej osoby już tam nie ma, a zapach, który po niej zostaje, powoduje, że przypominają nam się sytuacje, przypominają nam się miejsca, przypominają nam się ludzie, których już bardzo dawno nie widzieliśmy. I w ogóle zapach jest takim niesamowitym zmysłem, bo droga od bodźca do mózgu jest najkrótsza. Ten odcinek między receptorem a mózgiem jest najkrótszy. Działa niezwykle szybko, działa bez użycia naszej woli, w przeciwieństwie na przykład do wzroku, no bo jak zamkniemy oczy, to nie widzimy. Dlatego wszystkiego jest to najstarszy mózg. Naukowcy, biolodzy twierdzą, że pochodzi najstarszy zmysł pochodzi jeszcze z okresu Kadziego. I wyewoluował i stał się takim zmysłem odpowiadającym za nasze relacje międzyludzkie i na pewno Państwo doświadczyli takiej sytuacji, w której ktoś wchodzi do pomieszczenia i Państwo już go nie lubią, w sensie on się jeszcze nie odezwał, albo są takie świetne badania Tindera, gdzie ludzie się meczują, zaczynają ze sobą pisać, wszystko się zgadza, podoba im się swoja aparycja, podoba im się to, jak formułują myśli, podoba im się na przykład nawet ich głos przez telefon, i idą na pierwszą randkę i mówi się, że chemii nie ma, dzieci z tego nie będzie, no właśnie dlatego, że nasze feromony są zupełnie niekompatybilne. Jest taka teoria, która mówi o tym, że zapachowo najbardziej nam się podobają ludzie, najdalsi od nas genetycznie. Matka natura wymyśliła to w ten sposób po to, żebyśmy się nie krzyżowali w bliskich relacjach, żeby na przykład nasze rodzeństwo, nasza rodzina nie była dla nas atrakcyjna seksualnie. Więc tym zapachem jest tak, że on nam bardzo przypomina o tym, jak jesteśmy zwierzęcy i jak na wiele rzeczy nie mamy wpływu, no bo nie da się zoperować, czy przekodować, czy zhakować zmysłu węchu. Oczywiście są na rynku perfumy z feromonami, i są jakieś takie pomysły, żeby nad tym zapanować, ale prawda jest taka, że to jest takie super atawistycznie, oryginalnie, fizjologicznie ludzkie. Takie bardzo, bardzo, bardzo biologiczne. I fajnie jest o tym zmysłu, tym zmysłem się zajmować, fajnie jest uczyć dzieci różnych zapachów, fajnie jest zobaczyć, jak pachniemy i znać swój własny zapach, no bo ten rozwój higieny i współczesnego świata doprowadził do sytuacji, w której no my w większości pachniemy mydłem, perfumami, środkami higieny osobistej. Nasze domy są dezynfekowane, bardzo dokładnie myte, co też powoduje, że pozbywamy się tej naturalnej flory biologicznej i często sami swojego zapachu nie znamy. A na przykład za pomocą zapachu można diagnozować choroby. Nie jest to żaden szarlatanizm. Są opracowania naukowe, które mówią o tym, jak zmienia się zapach człowieka w momencie zapalenia zatok, kiedy ta ropa jest w naszej jamie nosowej, w naszych zatokach, a jak zmienia się zapach ludzi na przykład chorych na schizofrenię. Więc ten zapach i to, jak my pachniemy, może o nas bardzo dużo mówić i mówi się o tym, że kiedyś lekarze wąchali swoich pacjentów, żeby też zdefiniować, co im dolega. Więc bardzo serdecznie Państwa zachęcam do tego, żeby ten zmysł zapachu badać. No i oczywiście zmysł zapachu jest nierozerwalnie związany ze zmysłem smaku. Też bardzo ładny cytat z Bilią Savarinem. To jest człowiek, który napisał taką książkę Fenomenologia smaku, leksykon smaków, o nie fenomenologia, tylko leksykon smaków. Dla Państwa, dla tych z Państwa, którzy uwielbiają gotować, bardzo serdecznie polecam. A on mówi, że powiedz mi, co jesz, a powiem Ci, kim jestem.
Smak jest oczywiście nierozerwalnie związany z naszą jamą gębową, ale jest też związany z zapachem, no bo jedzenie pachnie i to często za nosem wchodzimy do restauracji albo cieszymy się, bądź jesteśmy nieszczęśliwi na percepcję jakiegoś, na koncepcję jakiegoś dania na obiad. To też dotykiem, czyli fakturą jedzenia, temperaturą jedzenia określamy to, czy ta kompozycja nam pasuje. W wielu kulturach je się rękami, wręcz mówi się, że pierwsze kubki smakowe są na opuszkach palców. I też jak Państwo spróbowali jeść rękami, to zdadzą sobie z Państwo sprawę, jak zupełnie inaczej odbiera się jedzenie. Inaczej się odbiera jedząc nożem i widelcem, inaczej jedząc pałeczkami, a zupełnie inaczej transportując jedzenie do tak zwanego dzioba ręką. I to jest fajne, bo zmienia się nasza percepcja, oblizywanie palców albo wylizywanie w dzieciństwie talerza. To znowu jest niezwykle sensoryczne doświadczenie i ja zawsze mam taką prośbę, jeżeli słuchają mnie na przykład rodzice, żeby pozwalać dzieciakom na wszystkie doświadczenia sensoryczne, bo jestem, zajmując się zmysłami, jestem trochę przerażona tym, jak często dzieci, które mają duży dostęp do komputerów, do bardzo takiego wirtualnego świata, nie mają połączenia ręka-oko i jak ta ich sensoryka jest zaburzona, właśnie dlatego, że nie miały tej możliwości percepowania własnego ciała. Nie biegały w kałużach, nie bawiły się w błocie, nie wisiały na trzepaku, nie jadły papierówek z podblokowych jabłonek, co powoduje, że ta możliwość chociażby wzięcia talerza, jego wylizania, gdzie mamy do czynienia bezpośrednio buzią, tak jak powiedziałam, ten otwór gębowy jest niezwykle sensoryczny, co też wiemy ze względu na bliskość i pocałunki, obcowania z talerzem, z wylizywaniem sosu, mi się to zawsze kojarzy z pampuchami, z sosem jagodowym i śmietaną latem, ale to była naprawdę wielka, wielka przyjemność, więc to percepowanie smaku to są wszystkie zmysły, to, że słyszymy dźwięk, na przykład kruszonego lodu, albo gryzienia czegoś, albo mlaskania, co w niektórych kulturach jest zupełnie naturalne. W Japonii, jeżeli coś jest smaczne, to się mlaszcze. Więc pamiętajmy o tym, że te doświadczenia wokół smaku są absolutnie wielozmysłowe i myślę, że to, że mamy taką modę na kuchnię, na gotowanie, na bycie foodies, właśnie daje nam to, co trochę utraciliśmy w tej bardzo higienicznej, wielkomiejskiej dżungli, czyli daje nam to spotkanie z wielką przyjemnością sensorycznych doświadczeń. No i oczywiście tradycyjnie mamy 4 receptory, które wykrywają smaki, tak zwane kubki smakowe. Słodki, słony, kwaśny i gorzki. Żeby było ciekawiej, każdy z tych receptorów wędruje do innego miejsca w mózgu, więc stąd była taka koncepcja, żeby jednak określić każdy ze smaków jako inny zmysł. I to jest taka rozmowa, która w klasyfikacji o zmysłach trwa od wieków, czy określamy zmysły grupami, czy określamy zmysły, jeżeli tylko za zmysł odpowiada inny receptor, to robimy z tego nowy zmysł, co powoduje, że zmysł smaku słodkiego byłby osobnym zmysłem niż smaku słonego czy kwaśnego. I tak samo byłoby przy widzeniu, kiedy czopki w naszych oczach odpowiadają za konkretne kolory. I wtedy też mielibyśmy zmysł czopka receptora odpowiadającego za kolor na przykład czerwony bądź żółty. Więc to są takie ciekawostki dotyczące w ogóle, jak zakwalifikować zmysły, bo już dawno wiemy, że nie ma ich 5, ale wracając do zmysłu smaku, wiemy, że poza tymi 4 smakami już w 1908 roku określono smak umami, czyli smak odpowiedzialny, który rozpoznaje za glutaminian, za kwas glutaminowy, czyli glutaminian sodu, czyli wszystkie te rzeczy, które taki dosmaczacz, tak zwany smak umami, potwierdzono jego istnienie w 2000 roku. I co to umami ma? Mają to długo gotowane buliony, zarówno te na kościach, jak i te grzybowe. Mają na przykład frytki z McDonalda, mają to rzeczy takie, mają ten smak, przepraszam, zakręciłam się, ten smak posiadają takie rzeczy z bardzo wyraźnym smakiem, tłuste rzeczy też, bo jest teoria, która mówi, że smak tłuszczu jest kolejnym smakiem, aczkolwiek wszystkie rozmowy z szefami kuchni mówią jednak o tym, że tłuszcz jest nośnikiem smaku.
No i jest oczywiście jeszcze hipoteza, która mówi o tym, że jesteśmy w stanie rozpoznawać smak metaliczny i ci z Państwa, którzy mieli w życiu badania z kontrastem, mogą kojarzyć to wrażenie, że mają metalową płytkę na języku. I to jest właśnie ten smak metaliczny, który głównie w koncepcji zatruć, w koncepcji obcowania z medycyną czasami się pojawia, w takiej tradycyjnej kuchni praktycznie nie istnieje. No i na sam koniec mamy wzrok, który jest, mamy zmysł, który jest absolutnie przeceniony. Jest to zmysł wzroku. I tu znowu odwołam się do palasmy. Oko jest narządem dystansu i oddzielenia, podczas gdy dotyk jest zmysłem bliskości, intymności i czułości. I rzeczywiście jest tak, że myśmy 80% informacji z zewnątrz w tej chwili, które odbieramy, odbieramy za pomocą zmysłu wzroku. I jest tak, że ilość informacji wzrokowych, które dostajemy teraz w ciągu doby, nasi dziadkowie albo pradziadkowie przed wojną, przed II wojną światową, odbierali w okresie mniej więcej pół roku. Więc mogą sobie Państwo wyobrazić, jak bardzo jesteśmy bombardowani informacjami wizualnymi. My się budzimy, patrzymy w telefon, gdzie scrollujemy ekran. My nawet nie pamiętamy, na co patrzymy, ale cały czas przesuwają nam się przed oczami informacje. My patrzymy w ekrany komputerów, gdzie te obrazy się też zmieniają. My poruszamy się po miastach, gdzie zmienia się otoczenie, ale jest też bardzo dużo banerów reklamowych. My jesteśmy cały czas osaczeni przez informacje wizualną i bardzo często na wieczór my nie jesteśmy zmęczeni fizycznie wykonaną pracą, ale nasz mózg jest zmęczony ilością danych, które musiał przerobić przez cały dzień. I trzeba pamiętać o tym, że mózg nie rejestruje tylko tego, na co świadomie patrzy. Czyli to nie jest tylko tak, że mózg rejestruje teraz ekran mojej prezentacji i z boku gadającą moją małą głowę, tylko Państwo też czytają to, co się dzieje za mną, Państwo czytają to, co się dzieje wokół Państwa komputera. Jest coś takiego jak widzenie peryferyjne, czyli wszystko to, co się dzieje na skraju Państwa pola widzenia i mózg wszystkie te rzeczy kataloguje i one potrafią do nas na przykład wracać w snach, no bo śni nam się to, co widzieliśmy tylko i wyłącznie, tylko się miesza z całego naszego życia. I jest tak, że ten zmysł wzroku jest niezwykle przebodźcowany. Do tego widzimy rzeczy głównie z bliska, co powoduje, że te nasze mięśnie są, ta akomodacja oka bardzo słabnie, no bo jest przyzwyczajona tylko do bliskiego widzenia. Coraz rzadziej widzimy, patrzymy daleko, dlatego tak ważne jest to, żeby na przykład komputery mieć w domu ustawione pod oknem, że mogą Państwo podnosić wzrok nad komputer i oko może akomodować na widok, na horyzont. A my tego bardzo potrzebujemy, nasz mózg tego bardzo potrzebuje, nasze oczy tego bardzo potrzebują. Bo to, że większość z nas w tej chwili chodzi w okularach, wynika właśnie z tego, że nie ćwiczymy mięśni oka, nie patrzymy daleko, jesteśmy osaczeni mieszkaniami, budynkami, brakuje nam tego aspektu dalekiego widzenia, więc oko absolutnie należy ćwiczyć, ale oczy też, o oczy należy bardzo dbać, należy je zamykać, należy je czasami dociążać, szczególnie jeżeli Państwo mają ból głowy, to położyć sobie taką cięższą poduszeczkę na oczach, żeby wyłączyć to, ten nieustający rejestrator, tą kamerę, która cały czas rozbiegana próbuje zapamiętać świat dookoła Państwa, więc jest to też wzrok jest też zmysłem niezwykle nas uwodzącym, dlatego, bo jeżeli Państwo sobie zdadzą sprawę, jak żyjemy przez ostatnie 2 lata, czyli to właśnie, że się oglądamy za pomocą komputerów i tak naprawdę słyszymy się tylko i widzimy, to Państwo mają jakieś wyobrażenia na mój temat i na temat świata, bo widzą Państwo tylko wycinek mojej gadającej głowy. Nie widzą Państwo, jakiego jestem wzrostu, jak pachnę chociażby, jaką mam gestykulację, jak zachowują się, ja zawsze staram się pokazywać dłonie, ale jak się zachowują moje nogi. Więc to jest bardzo okrojona percepcja świata, a do tego wszystkiego no, przywykliśmy też do robienia na przykład zakupów przez internet. No i teraz potrzebują Państwo sofy, kupują Państwo, na Instagramie wyświetla się Państwu bardzo piękna sofa, postanawiają ją Państwo kupić. Wyczekali Państwo kuriera, nawet byli Państwo w domu, nie musieli się Państwo z nim ganiać po mieście. Udaje Wam się przy pomocy sąsiadów wnieść tą sofę na trzecie piętro. Oczywiście wcześniej Państwo nawet zwymiarowali, że ta sofa Państwu pasuje, nawet Państwo zbudowali model z kartonu, żeby wiedzieć, że ona się na pewno do Państwa salonu zmieści. No i okazuje się, jak już rozpakowujemy tę sofę, kurier już dawno uciekł, że ta sofa jest super niewygodna, że w jej
wyściełanie, ta pianka tapicerska jest niezwykle twarda, że materiał jest plastikowy, że się elektryzuje. I ten mebel, na który Państwo czekali, który na tym zdjęciu na telefonie mówił Państwu, Boże, Państwa salon będzie taki piękny z tą sofą, okazuje się kompletnie nietrafionym zakupem. No a na samą myśl o tym, że mieliby Państwo go teraz zapakować, znieść z tego trzeciego piętra, zamówić kuriera i odesłać, robi się Państwu słabo. I to właśnie robi nam zmysł wzroku. Zmysł wzroku wycięty z pozostałych doświadczeń zmysłowych potrafi nam sprzedawać jakąś wizję, no i na tym się bardzo pięknie opieramy reklama, na tym się bardzo pięknie opierają te wyfotoshopowane, wyretuszowane modelki i modele sprzedające nam jakąś wizję swojego ciała, swojego wyglądu, właśnie te meble sprzedające jakieś wizje naszych domów, które w kontakcie z pozostałymi zmysłami, kiedy ta wiadomość sensoryczna jest pełna, okazują się kompletnie do nas niedostosowane i niepasujące do tego, czego tak naprawdę potrzebujemy. No i poza tą piątką klasycznych zmysłów, określonych jeszcze w antyku, mamy zmysły nowe, no i oczywiście mamy też zmysły zwierzęce, czyli te, które występują u innych zwierząt na Ziemi, no bo tak jakby na to nie patrzeć, też jesteśmy jakąś formą zwierząt, albo chociaż wyewoluowaliśmy ze zwierząt. Więc tak, wśród zmysłów nowych u ludzi wyróżnia się nocycepcję. Zmysł ten jest wyróżniony ze zmysłu dotyku i odpowiada za odczuwanie bólu skóry, stawów i narządów. Dlatego, bo my nie czujemy, jak Państwo doskonale wiedzą, tylko nacięć na skórze czy uszkodzeń skóry, ale jesteśmy w stanie czuć ból w całym naszym organizmie. Możemy czuć, że bolą nas płuca, możemy czuć, że bolą nas nerki, możemy czuć, że bolą nas stawy, mięśnie, jak chociażby zakwasy po ciężkim treningu. Następnie mamy zmysł temperatury, no tu nie ma nic odkrywczego, doskonale wiemy, kiedy jest nam zimno, kiedy jest nam gorąco, ale też wiemy, kiedy mamy gorączkę albo hipotermię i to powoduje, że nasz zmysł temperatury jest w stanie określać temperaturę wewnętrzną i zewnętrzną wokół naszego ciała. Zmysł równowagi, odpowiedzialny za położenie ciała w przestrzeni. Jego narządem są kanaliki półkoiste w uchu. Myślę, że doskonale Państwu ten zmysł jest znany. Za duże spożycie alkoholu powoduje, że ten zmysł równowagi można nieźle uszkodzić, dzięki Bogu tylko chwilowo. No ale jest to taki zmysł, który rzeczywiście pozwala nam chodzić prosto i pozwala nam sprawnie poruszać się w przestrzeni przy grawitacji, którą posiadamy. Następnie jest propriocepcja, zwana też zmysłem kinetycznym bądź czuciem głębokim. Jest to zmysł ułożenia ciała względem siebie oraz napięcia mięśniowego. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli zamkną Państwo oczy i będą spokojnie siedzieć albo leżeć, to Państwo doskonale wiedzą, gdzie jest Państwa lewa ręka albo prawa noga, której Państwu teraz nie pokażę, bo jest pod stołem. I to właśnie ten zmysł odpowiada za to, że jesteśmy w stanie to tym naszym ciałem zarządzać. Co jest ciekawe, ten zmysł bardzo słabo działa w nieważkości, w przestrzeni kosmicznej, ponieważ na nasze ciało nie oddziałuje grawitacja i musimy się go na powrót uczyć, kiedy wysyłamy astronautów w przestrzeń kosmiczną. No i oczywiście percepcja czasu, zmysł odpowiedzialny za odmierzanie czasu przez nasz mózg, to jest logiczne, ale trzeba pamiętać, że jest to bardzo względne kulturowo, to znaczy w kulturach wysoko rozwiniętych nasz czas jest liniowy, on płynie i uważamy, że to co było już było, a w kulturach pierwotnych uważało się, że czas jest kolisty, i że wszystko po sobie powraca, czyli mamy pory roku, mamy lata, które się zamykają i wchodzimy w nowe cykle, ale jest to czas cykliczny. No i oczywiście takich kultur mamy coraz mniej, ale one nadal na Ziemi w różnych miejscach istnieją. To jest też fajna historia a propos czasu, bo trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że to, że mamy jasno określony czas i ja wiem, jaki jest czas w tej chwili w Paryżu, a jaki w Nowym Jorku i że samoloty przylatują na konkretne godziny, a pociągi wjeżdżają na stację według rozkładu, wynika z tego, że jak stworzono kolej, to trzeba było stworzyć rozkłady jazdy i trzeba było stworzyć uniwersalny sposób określania czasu w różnych miejscach na Ziemi. I to dopiero pod koniec XIX wieku, kiedy kolej się upowszechniła, taka uniwersalizacja czasu nastąpiła tak naprawdę w całym świecie wysoko rozwiniętym.
No i zmysł u innych zwierząt. Tu Państwu bardzo polecam książkę Freediving, zbuntowani badacze, głębia Freediving, zbuntowani badacze, zaraz te wszystkie książki Państwu też pokażę, bo to jest książka, która bardzo pięknie przybliża historię tego, jak inne zmysły, czyli zmysły występujące u zwierząt, występują też u ludzi i jak cudownie o nich zapomnieliśmy. I tu zacznę od echolokacji wspomnianej przy osobach niewidzących. Echolokacja jest to system położenia, system określania położenia przeszkód lub poszczególnych obiektów w otoczeniu z użyciem zjawiska echa akustycznego poprzez emisję i odbiór ultradźwięków. No i podejrzewam, że to brzmi dla Państwa bardzo magicznie, ale historia wygląda tak, że jak wiemy, wieloryby i delfiny, bo nimi się posłużę, ale robią to też nietoperze, klikają, czyli wysyłają specyficzne dźwięki, które się rozchodzą w przestrzeni i odbijają od otoczenia, a następnie wracają do nadawcy. Na przykład wieloryby mają ku temu tutaj taką dużą powierzchnię, taki sonar odbierający w podgardlu, odbierający dźwięki, dlatego jak wypływają często na powierzchnię, zbliżają się do łodzi, to odwracają się brzuchem do góry, bo wtedy słyszą, czują więcej. Ale my jako ludzie jesteśmy też w stanie echolokować. Jest taki niesamowity człowiek, Daniel Kirsch, który jest osobą niewidzącą od okresu nastoletniego i postanowił, że on nie chce stracić jakości życia, nauczył się echolokacji, chodzi po mieście klikając i odbierając te kliki z powrotem, jest w stanie określić, czy mijane budynki mają elewację malowaną czy ceglaną, jeździ na rowerze i jeździ na nartach i biega i tak naprawdę orientują się Państwo, że on nie widzi dopiero w momencie, kiedy wejdą Państwo do restauracji i będą chcieli zamówić coś do picia albo jedzenia, no bo trzeba mu będzie powiedzieć, co jest w karcie, ponieważ dopiero wtedy można się zorientować, że jest to osoba rzeczywiście zupełnie niewidoma. Echolokacji może się nauczyć każdy z nas. Fundacja Dawida jeździ po świecie i uczy ludzi, Daniela, jeździ po świecie i uczy ludzi, jak echolokować, pomaga podnosić jakość życia osobom niewidzącym. No a my doskonale wiemy, że na przykład delfiny pod wodą są w stanie z 70 metrów określić, czy piłeczka, która pływa przed nimi w wodzie, jest piłeczką ping-pongową czy piłeczką do golfa, więc tak dokładny jest system echolokacji, który też na przykład w czasie II wojny światowej doskonale zagłusza łodzie podwodne Niemców, dlatego, bo szczególnie walenie na głębokości, kaszaloty spływają na 3400 metrów pod wodę, czyli na 3 km w głąb oceanów, są w stanie echolokować informacje z jednej na drugą półkulę, co bardzo dobrze zagłuszało niemieckie sonary, więc to jest siła echolokacji. Następnie zmysłu tego ludzie nie mają, ponieważ nie pływamy tak dobrze jak płazy i ryby, jesteśmy z istotami absolutnie żyjącymi na lądzie, mimo tego, że część z nas pływa całkiem nieźle. Jest to rozpoznawanie kierunku i siły prądu wody. Tym zmysłem dysponują, tak jak powiedziałam, płazy i ryby i ta umiejętność jest zawdzięczana narządowi zwanemu linią boczną, która pozwala odczuwać zaburzenia otaczającej wody. I to też jest zmysł, który, jakby Państwo zobaczyli ławice ryb, który powoduje, że całe grupy, całe ławice są w stanie pływać synchronicznie, więc to jest dokładnie ten zmysł, który powoduje, że podczas nurkowania te piękne spektakle, które robią zwierzęta, są w stanie wykonywać tak synchronicznie. No i potem jest elektrorecepcja, czyli wytwarzanie i rozpoznawanie pól elektrycznych. Tu specjalistami są rekiny oraz wszelkie zwierzęta żyjące w głębinach morskich, gdzie nie dochodzi światło słoneczne. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że my mamy lepiej zbadany kosmos w naszym Układzie Słonecznym, w sensie nasz Układ Słoneczny, niż strefę hadrialną, czyli tą strefę oceanów, a oceany zajmują większość powierzchni Ziemi, do której nie dochodzi światło słoneczne, ponieważ tam jest gigantyczne ciśnienie, to do głębi Challengera, czyli najgłębszego miejsca na Ziemi w Rowie Mariańskim, tak naprawdę do tej pory zeszła trójka ludzi, o ile się nie mylę, dwa razy, koniec lat 60. i lata 2000. I są to, my o tych głębiach wiemy
bardzo, bardzo, bardzo mało, ale wiemy, że zwierzęta, żeby w niej przetrwać, głównie posługują się elektrorecepcją, zdobywają ofiary rażąc, znaczy ofiary, zdobywają obiad rażąc go prądem, no i to jest taki podstawowy zmysł odpowiadający też za komunikację na dużych głębokościach. U ludzi występuje ona szczątkowo, aczkolwiek no jesteśmy bardzo elektrycznymi organizmami i wszystko za pomocą prądu przepływa w naszym ciele, przekazując impulsy chociażby z mojego mózgu do mojej buzi, żebym mogła Państwu o tym opowiadać. Są badania na mnichach tybetańskich mówiące o tym, że jeżeli mnisi wiele godzin medytują na lodzie, to są w stanie rozgrzewać poszczególne partie ciała po to, żeby na tym lodzie nie zamarznąć. I to są jakieś takie szczątkowe elementy elektrorecepcji, ale zdecydowanie zwierzęta głębinowe są w tym lepsze. No i na koniec jest magnetorecepcja. Rozpoznawanie pola magnetycznego Ziemi. Ten zmysł ułatwia orientację w przestrzeni i nawigację. Jest charakterystyczny oczywiście dla wszystkich wędrownych gatunków zwierząt, ale też już wiemy i są badania na ten temat, które mówią o tym, że ludzie pierwotni, a szczególnie w Polinezji, którzy pływali na duże dystanse, byli w stanie z tego zmysłu korzystać. Więc znowu jest trochę tak, że mamy sporo umiejętności, które popadły w zapomnienie właśnie ze względu na to, że nie mieliśmy, że nie kultywowaliśmy ich, bo stworzyliśmy tak dużo wynalazków, które pozwoliły nam dojść do tego miejsca, czyli budowania cywilizacji, że przestały być dla nas pierwszorzędnie ważne. No i podsumowując, żyjemy w świecie okulocentrycznym i okulocentryzm to uboższe doświadczenie świata, ale nie tylko. Dominacja wzroku i stłumienie pozostałych zmysłów popycha na stronę wyłączenia, izolacji i powierzchowności, tak jak mówi Palasma i ja się z nim zgadzam. I to jest to, o czym Państwu powiedziałam, wzrok, słuch, a może dotyk. Czyli jeszcze raz, gdyby mieli Państwo wybrać, który zmysł jest dla Państwa najważniejszy, to może jednak po tym wstępie nie byłby to tylko wzrok, tylko zdaliby sobie sprawę z tego Państwo, jak bardzo ważny jest i dotyk, i słuch. I jakbyśmy spojrzeli, gdzie te nasze zmysły są na przestrzeni czasu. Kiedyś, powiedzmy 100 lat temu, jak Państwo szli do teatru, teraz jest to mniej osiągalne ze względu na pandemię, to mieliśmy doświadczenie kolektywne. Siedzieliśmy na aksamitnych fotelach, w sali pełnej dymu, perfum, pudru i zapachu świec. Orkiestra grała dla nas wszystkich na żywo, tancerze, aktorzy występowali na scenie. To było takie doświadczenie, taka rozrywka, którą przyjmowało się grupowo i dla pewnej grupy społecznej ona była wspólna. Tam się odbywały kontakty towarzyskie, tam się odbywały zaloty, tam się załatwiały biznesy, to było takie miejsce wspólnej integracji. W tej chwili to się niezwykle zmieniło, bo jeżeli doświadczamy rozrywki, to znowu robimy to głównie za pomocą zmysłu wzroku. Jest to Netflix, odpalamy go siedząc na kanapie albo w naszym łóżku i to, co obejrzymy, będzie bardzo zależne od algorytmu tego, co lubimy. Czyli nie będzie to wspólne doświadczenie kolektywne, tylko to będzie nasze niezależne doświadczenie, bo jesteśmy w naszym domu, w naszym łóżku, które jest inaczej urządzone, inaczej pachnie, ma inne światło. A do tego wszystkiego jeszcze obejrzymy coś, co akurat nam podsuwa algorytm, a nie to, co oglądają wszyscy. I dobrym przykładem tego jest właśnie lot samolotem. Jak Państwo staną na tyle takiego nocnego lotu i zobaczą, co się w tym samolocie dzieje, to zobaczą, że każdy z uczestników tej wspólnej podróży jest w innym świecie. Ma inną muzykę podłączoną do innego programu wizualnego, czy to filmu, czy koncertu, czy jakiejś audycji. Jedni się śmieją, drudzy płaczą, trzeci śpią, czwarci chrapią. Jeżeli dostajemy jedzenie, to każdy dostaje takie, jakie zamówił, czyli ktoś ma koszerne, ktoś ma wegańskie, ktoś ma bezglutenowe, a ktoś ma mięsne. I mimo tego, że siedzimy z tą grupą kilkuset osób na pokładzie jednej maszyny, to doświadczenie zmysłowe, które z niej odbierzemy, będzie kompletnie różne, mimo tej formy samolotu, która jest dla tego doświadczenia wspólna. No i co nasze zmysły z tego mają? Mają z tego to, że tak jak Państwo widzą po lewej stronie, nasze miasta no, wyglądają tak, jak wyglądają. Są głośne, są zatłoczone, są zalane reklamami, my nadal nie mamy ustawy krajobrazowej. Są śmierdzące bardzo często, są bez słońca, bo w wysokiej zabudowie to słońce do poziomu człowieka dochodzi niezwykle rzadko. Są przytłaczające i bardzo często
to nas męczy, z tym sobie nie dajemy rady, dysocjujemy się, czyli wycofujemy się z doświadczeń zmysłowych, bo ich mnogość, ich ilość powoduje, że nie jesteśmy w stanie ich przyjąć. No a co nam robi dobrze? Dobrze nam robi natura. Nic tak dobrze nie wpływa na well-being, czyli taki dobrostan człowieka, jak przebywanie w naturze, wystawianie się do światła słonecznego, które jest dla nas niezwykle życiodajne. Świetna książka Chasing the Sun, w pogoni ze słońcem, Lindy Geddes, o tym, jak ważne jest dla nas światło słoneczne, jak bardzo jesteśmy istotami związanymi ze światłem słonecznym. Też jak bardzo potrzebujemy świeżego powietrza, tego dalekiego patrzenia, tej szansy na to, żeby oko mogło akomodować, jak dobrze robi nam kontakt z dźwiękami natury, jak dobrze robi nam zapach lasu, który tak naprawdę jest wręcz antyoksydantem, w sensie jest antyrakowy. I tutaj przepiękna historia terapii lasem kąpieli leśnych, wymyślona przez doktora Kulinga, gdzie w Japonii takie leczenie lasem można dostać na receptę, czyli znowu to, że świat, który sobie stworzyliśmy w pogoni za gospodarką, za ekonomią, za dobrobytem ekonomicznym, jest bardzo często daleki zmysłowo od tego, co nasze ciało, co nasz mózg, co nasze receptory potrzebują, żeby zachować harmonię. No i czym jest FOMO, przebodźcowanie i detoks dopaminowy? Myślę, że Państwo pewnie gdzieś na te wszystkie stwierdzenia się natknęli, najszybciej na przebodźcowanie, no bo to jest to wszystko, czego doświadczamy na co dzień. FOMO to jest lęk przed pominięciem, sklasyfikowany kilka lat temu głównie wśród młodych użytkowników internetu, czyli to jest ta sytuacja, w której dzieje się tak dużo w świecie, że nie jesteśmy w stanie tych wszystkich informacji zapamiętać, przyjąć, przetworzyć, więc boimy się, że tam jest jakaś inna rzeczywistość, w której jesteśmy pominięci, że my nie nadążamy za przyswajaniem, no co powoduje stany depresyjne, lękowe, poczucie wykluczenia. No i co się na to wszystko robi? Bardzo często robi się na to detoks dopaminowy, czyli doprowadza się do takiej sytuacji, żeby ograniczyć na minimum czas 3 dni wszystkie, albo przynajmniej większość bodźców zmysłowych, czyli ograniczyć przyjmowanie informacji, ograniczyć bardzo rozbudowaną dietę, ograniczyć hałas, ograniczyć spotkania z ludźmi, żeby doprowadzić do sytuacji takiego resetu systemu nerwowego, gdzie my jesteśmy w stanie oczyścić się z ilości bodźców i dopiero zacząć zastanawiać się nad tym, co nam służy, a co nam nie służy. No i ku temu oczywiście są metody tradycyjne i są nowe formy terapii. Wśród terapii tradycyjnych chociażby jest cała medycyna wschodu, i medycyna chińska, i medycyna indyjska, czyli ajurweda, tu na przykładzie akupunktury. Są klasztory, w których do tej pory prowadzi się odosobnienia, zarówno świeckie, jak i wyznawców różnych kultur, przez buddyzm, przez kościół katolicki, po inne odmiany religii i nie tylko, bo też formy rozwojowe na świecie. Są wszelakie terapie dźwiękiem, gongi, misy, których wibracje wprowadzają nasz umysł w stan relaksacji. No i jest architektura też służąca do tego, żeby się zatrzymać, żeby doświadczać chociażby japońskie pawilony herbaty, które przez kontakt z naturą, przez odcięcie od zgiełku miasta miały za zadanie wyciszać nasz rozbiegany umysł. Ale mamy też nowe terapie, nowe rozwiązania projektowe, które mają się ku temu przyczyniać. Zaczynając od terapii otonamaki, japońska terapia zawijania pacjentów w pozycji embrionalnej w elastyczną oddychającą tkaninę, która pozwala wrócić do tego pierwotnego atawistycznego dobra, do tego wyciszenia, które mamy w łonie mamy. Terapia coraz bardziej w Japonii powszechna. Trwa to około 20 minut. Ten węzeł jest tak zrobiony, że wyprostowanie nóg powoduje, że jesteśmy w stanie z tego kokonu wyjść. Następnie jest komora do floatingu. Bardzo ciekawe urządzenie stworzone, znaczy prekursorem był lekarz nasowski pierwszych misji kosmicznej, misji Merkury i misji Apollo, który poprzez chciał stworzyć narzędzie do deprywacji, czyli zobaczyć, jak ludzie będą się czuli w nieważkości. No i wymyślił basen z bardzo osoloną wodą, z temperaturą powietrza w temperaturze ciała, wygłuszony, wyciemniony, gdzie bardzo szybko pacjenci, użytkownicy
puszczali ciało, puszczali napięcia. Niektórzy mają wizję, niektórzy mówią, że to jest jak podróż na LSD, niektórzy mówią, że jest to najszybsza ścieżka do nauki medytacji, ponieważ taka sesja trwa od 45 minut do 2 godzin i rzeczywiście można odpłynąć, można się zrelaksować. I takie komory do floatingu są już we wszystkich dużych miastach, nawet mamy w Polsce producenta takich komór, zachęcam, jest to najtańszy sposób, żeby doświadczyć nieważkości. Polecam, żeby puścić głowę, żeby nie spinać karku, bo mamy taki odruch, że boimy się, że głowa nam utonie. Tam jest płytko, nic nam nie utonie, a doświadczenie jest naprawdę dość ciekawe, dość niesamowite. Potem jest terapia Annealite, terapia światłem i dźwiękiem. Dźwiękiem poprzez pulsujące światło i odpowiednio do tego dobrane fale dźwiękowe wchodzimy w stan głębokiej relaksacji. I na końcu dla przykładu jedna z bardzo licznych przestrzeni służących do medytacji w dużych miastach to był BeTime Bus, bus jeżdżący w Nowym Jorku. W porze lunchu zapraszał pracowników korporacji na krótkie sesje medytacyjne, sesje oddechowe. Był tak wykończony, żeby nie było widoku tego, co dzieje się na zewnątrz. W środku zachodziła też terapia światłem, czyli pozwalał się głęboko zregenerować w czasie pracy. No i na koniec takie ciekawostki ze świata technologii, no bo tak jak zaczęliśmy od tego, Państwo mnie widzą za pomocą ekranu, czyli mnie Państwo widzą i słyszą, ale tak jak wiemy, Państwo chociażby nie wiedzą, jak pachnę, a nie jestem w stanie Państwu wysłać zapachu z mojego mieszkania, więc o Smell-Fi Sensing i Umwelt. Dwa świetne TEDxy, pierwszy Dawid Eagleman, człowiek neurolog, neurobiolog, zajmujący się naszym mózgiem, który opowiada o tym, jak za pomocą specjalnie skonstruowanej kamizelki nauczył swój organizm czytać wyniki giełdowe bez użycia wzroku i słuchu, czyli kamizelka podłączona do sieci za pomocą zaprogramowanych bodźców dotykowych przekazuje impulsy na jego plecy i on w ciągu tygodnia, jego mózg w ciągu tygodnia nauczył się, co znaczą jakie impulsy i był w stanie czytać wyniki giełdowe właśnie za pomocą czucia skóry. I takie rzeczy się już dzieją, je się też używa właśnie dla osób niewidzących, żeby przekazywać im kształty, żeby mogli je poczuć. Bardzo polecam. A i drugi świetny TEDx Ani Liu, biolożka pracująca na MIT, zajmująca się Smell-Fi, czyli wysyłaniem zapachu za pomocą różnych urządzeń, także na przykład jesteśmy w stanie przed randką komuś ten swój zapach wysłać albo wysłać mu swój pocałunek, żebyśmy wiedzieli, zanim nie wiem, przelecimy do siebie pół świata, jak ten drugi człowiek pachnie, czy smakuje i takie rzeczy też już w nauce, szczególnie w tym połączeniu neuroscience, czyli nauk neurologicznych z technologią się dzieją. I książki, które bardzo Państwu polecam, ja w trakcie mówiąc do Państwa zdałam sobie sprawę, że brakuje tutaj jednej bardzo ważnej książki, książki doktora Martina Grunwalda, Homo Hapticus, to jest książka o dotyku. Martin Grunwald stworzył laboratorium haptyczne na Uniwersytecie w Lipsku i bardzo pięknie opisuje znaczenie zmysłu dotyku w naszym życiu. A tutaj z tej bibliografii po pierwsze polecam Państwu dwie książki Palasmy, to jest fiński architekt, który jako pierwszy zaczął głośno mówić o roli zmysłów w przestrzeni. Książka Oczy, skóry i myśląca dłoń. Dwie niewielkie książeczki, super, super dobrze napisane. Nawet się ostatnio śmieliśmy, że Palasma rzeczywiście stał się świetnym teoretykiem architektury i to są książki, które są bardzo warte przeczytania, nie tylko dla projektantów. Następnie wspomniana Głębia Jamesa Nestora, Głębia Freediving, zbuntowani badacze i co ocean mówi o nas samych. Ta książka jest dostępna tylko w drugim obiegu albo w formie e-booka. Czyta się ją jednym tchem. Piękna historia człowieka, który zostaje wysłany jako dziennikarz na zawody freedivingowe. Freediving to jest nurkowanie na wstrzymanym oddechu. No i najpierw przerażony, a potem zafascynowany postanawia odkryć tak naprawdę, jak bardzo zmysłowymi istotami jesteśmy w kontekście innych zwierząt na Ziemi. Ekstra. Potem Dotknij, poczuj, zobacz, fenomen relacji człowieka z naturą. Peter Holleben, to jest ten człowiek, który napisał Sekretne życie drzew.
Też bardzo piękna historia i bardzo dużo o zmysłach zwierząt i ludzi w kontekście natury i obcowania z lasem. I moje odkrycie z zeszłego roku, Inne umysły, ośmiornice i prapoczątki świadomości. Też cudownie napisana książka australijskiego biologa o tym, jakie są rodzaje świadomości, czym są ośmiornice, gdzie świadomość się zaczęła i gdzie w tym wszystkim są zmysły. I to bardzo serdecznie Państwu polecam. Na koniec, jak zawsze, mój ukochany cytat ze Stanisława Lema, kończymy rok lemowski, więc zakończę cytatem z Lema. Gdyby ludzie robili tylko to, co wyglądało na możliwe, do dziś siedzielibyśmy w jaskiniach. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie tego wykładu. Mam cichą nadzieję, że się nagrał, bo to jest niezłe wyzwanie mówić samemu do siebie. Gdyby Państwo chcieli coś więcej ode mnie, zapraszam na moją stronę oraz na mojego Instagrama Jojurga. Ja tworzę podcast Bezpiecznik. Mogą go Państwo znaleźć na wszystkich kanałach streamingowych i tam też opowiadam o zmysłach i z przestrzeni, więc jeżeli będą Państwo chcieli więcej informacji, to odsyłam na te kanały. Jeszcze raz dziękuję, miłego wieczoru i do zobaczenia za tydzień.